Czołgiem, tu Master, a to jest obiekt 704, 9 tier TEDek ruskiej linii, tej pierwszej, zakończonej obiektem 268. No i to jest bitwa na mapie Cliff, czyli urwisko. Teraz ją zobaczymy. Tutaj przyspieszę. Jak zwykle nudny początek. Tam sobie się wściekają, jak zwykle na matchmaking. No i miałem jechać w prawo, ale jak nigdy nikt nie pojechał na lewo, no tutaj zgodziłem się wesprzeć tą lewą stronę. I chyba na szczęście jakiś damage tutaj był. No a ze mną pojechał Tiger P, Lew i Super Pershing. Wolałbym chyba, żeby tu nie jechali. Nie udało się tutaj, z tego co pamiętam. Lew chyba przeszkadzać mi przyjechał. Największym problemem tutaj nie byli przeciwnicy, a ten Tiger P jak nieszczęśliwie stanął. Ukradł mi krzaczek. No już niestety, trudno. Już nie będę go niszczyć z tego powodu. Spróbuję, chyba udało się. Niestety poniżej średniej. Mam 750 średnich obrażeń. Ale tej garbi coś jednak zrobił. Już 692 obrażenia. Na prawej wydaje mi się, że mają przewagę, bo jednak ich team się bardziej podzielił pół na pół niż nasz. U nas większość pojechał na prawo na szczęście. I to mnie cieszy. No ale to, że mają przewagę, nie znaczy, że wygrają. Ale przyspieszę. Stanąłem sobie w krzaczku. Jest zawsze taka groźba, że ci, co będą strzelać w tej garapi, mogą niestety we mnie trafić. Tutaj powyżej średniej sporo. Wymesz. I nie podświetlili mnie jeszcze. To jest najfajniejsze. Mam kamo na full, więc mi czołg lubi sobie magicznie znikać. Tutaj w ziemię strzeliłem. Fail. Niestety. A, i to jest bitwa, w której zdobyłem M-kę. Że od razu wiadomo, że wygrana. Już 1500 damage'u przy dwóch strzałach, to jest naprawdę fajne w TEDekach. Może dla mnie, nie dla przeciwników. Szczególnie jak taki biedny 7 tier się trafi. O, tutaj bardzo szybko traci damage. 1120. Traci jak HP. Damage to rośnie mi. No, przyspieszę trochę. No i wydawałoby się, że na prawy wygrają. Ten lewy jest większość czołgów. Jakieś SU, ISU, T34, 1120. Poż tam nawet był. No, na razie wyrównana jest. Chociaż oni stracili już 2 dziewiątki. Zawsze miło jak tak. A my 4 dziewiątki jeszcze mamy. No już pierwsza postanowiła to zmienić. Tylko to się orientuje zaraz kolejna. T34 mnie nie widzi, on jest ślepy, ja mam binokulary i kamo. Nie jest w stanie mnie zobaczyć. Co prawda może zobaczyć tego lwa, no i wtedy będzie kłopot. Zacznie strzelać w lwa i może we mnie trafi. O, ktoś się wścieka na czacie, nic nowego. Nie dziwię się. I tutaj chyba w ISU uda się. Tak jest. Ciut ponad średnią, ale tylko ciut. No i na prawej jeszcze nie wygrali. T34 mnie strzelił. Nie pamiętam, czy się zaświeciłem, może próbował lwa strzelić. No cały czas wyrównana bitwa.
damage'u prawie 3000, czyli żadna rewelacja. Jak na TDK. No i na prawej, na której mieli wygrać, jest teraz gorzej. Myślę, że ten tortoise się mocno do tego przyczynił. Jeszcze się teraz zginął. Przyspieszę trochę, bo to jest niestety nudne. O, i T34 właśnie przyjechał. Tak się zastanawiałem, czy ten lew mi pomoże. Kolega z Plutonu właśnie zginął, na prawie coraz gorzej to wygląda. I teraz pytanie, czy lew mi pomoże? Tak się zastanawiałem, czy wyjechać na tego T34. Zobaczę, jakby się do mnie przykleił, albo mnie zetrakował. Ale lew też chce robić damage, więc jedziemy. Dostałem niestety hita. To jest wliczone w koszta. Chciałem zrobić miejsce do lwa, dlatego go ominąłem. Z drugiej strony myślałem, że lew już sobie z nim spokojnie poradzi, no jednak on jest na fullu, a T34 jest na dwa strzały od niego. No ale pozory mylą. T34 jakoś sobie radzi, lew nie trafia. Ja tutaj jak idiota strzeliłem. Nie wiem, co ja chciałem pokazać. Często. Tutaj w slow motion. Dobrze. Tutaj chciałem jechać. Jak widać, C34. Nie wiem, co chciał zrobić. Zamiast pomagać koledze mojemu, to pojechał sobie szczęśliwy na fałkę. Stwierdził chyba, że nie chce ginąć od TDK-ów, zginie od fałki. Jego sprawa. I dwa TDK-i objechały Konrada. Bez większych szans. Poszła. Jest dobry pancerz przed nim. Właśnie. No a T34. Chyba też zbyt inteligentny nie był. Teraz go dobije któryś z TDK-ów, ile dobrze pamiętam. Właśnie. Nawet nie, fałka go dobiła. Fałka chciała we mnie strzelić. Ale tylko chciała, na szczęście. Albo nikt nie powiedział, że zastrzały w ziemi nie ma expa. Tutaj czekałem. Ten lew mógł trochę lepiej zagrać tutaj. W tym momencie. O, i jeszcze mnie zetrakował. Musiałem szybko naprawić gąskę. I tutaj w slow motion będzie strzał. Przycelowanie. 13, całe 13 damage'u. Po prostu epicki damage. Ten VK sobie tańczy. W tym momencie myślałem, że to kapuje Su, bo tygrys cały bitwę kampił w jednej pozycji. Tutaj pięknie w fałkę. Kolejny świetny damage. Mój tygrys sobie znalazł świetną pozycję, żeby przeżyć bitwę, ale Su nie kapuje, czyli znaczy, że Tinger Like a Ninja przejechał sobie do bazy i kapuje szczęśliwie. W tym momencie myślałem, że zniszczę tego Su najpierw, a potem zajmę się bazą. No i tutaj błąd popełniłem. Strzeliłem sobie źle w Su. Zobaczyłem, że Tygrys jest na dobicie, szybko chciałem go dobić. Tu taka V13 się spina. Bez problemu. Prawie Top Gun był. Su Stroll Gunem był. Przeładunek 15,9 sekundy bodajże. Ja dobrze pamiętam, jakoś tak to wychodzi. No i tutaj już bez szans. Jeszcze mi wylosowało bardzo słaby damage. Dostaję też epicki damage od niego. No dostaję, dostaję. Tak jest, dostałem. I w tym momencie Su popełnił jedną z głupszych rzeczy, jakie mógł zrobić. Byłem zetrakowany, a on zamiast pojechać do przodu, to wycofał się tuż pod moje działo. No i damage ładny, 5 killi. Teraz pokażę staty. No i tu statystyki po bitwie. Wyszedłem tylko 10 tysięcy na minusie. Co prawda strzelałem z golda, mogłem tego nie robić. Ale nie robić takich faili, nie odbijać się. To jest gra dla zabawy.
1000 po podświetleniu, 6388, 6500 expa. No to może dziwnie wygląda 6500, jak 1400 bez premki jest. No ale z premką 50% więcej, plus jeszcze był taki bonus za 3 kile i 3000 damage'u i to wykorzystałem w tej bitwie. Jest dosyć spora dysproporcja, bo osoby, które mają damage zaraz po mnie, nie mają go aż tak dużo. Także myślę, że jednak coś w tej bitwie zrobiłem. Może nie tak dużo, ta bitwa się nie... Ale jednak mi się podobała, zrobiłem jej M-kę. Dziękuję za uwagę. Zobaczenia w następnej bitwie.